Cześć, witajcie. Pamiętacie może mój materiał sprzed kilkunastu dni, w którym rozmawialiśmy sobie troszeczkę o płatnych modach Bethesdy. W jaki sposób to się może skończyć, w jaki sposób Bethesda w ogóle prowadzi swoje rozgrywki. No i część tutaj mi przytaknęła, część się nie zgodziła, część miała po prostu wywalone na to lachę, nie? I spoko, jak najbardziej rozumiem. Każdy ma jakieś swoje zdanie, nie? Ale jednak znamienita większość stwierdziła, że jest to opcja nierealna i coś takiego jak płatne mody może i będą istniały, ale wiadomo, że będzie też Nexus, z którego będziemy mogli sobie działać. Dzisiaj chciałbym z wami obejrzeć pewien filmik. Jest on z kanału Legendary Drops. W sumie tytuł bardzo adekwatny. O tym, co zrobiła Sega. Także ruszajmy. If you would have asked me what my worst case scenario for what microtransactions could look like in the future, I don't think what we're going to talk about today would have been on the list. Sega is bringing gaming to a new low. A phrase I never thought I would ever say, but damn, does it suit it so well. On this channel, I've tried to do my best to make videos with the intent of raising consumer expectations, at least for my viewers, because if I can even enact even a small bit of change, that is something that's better than nothing. Because there are things that we should pay for, and there are things that we should not pay for. And one of the things that we should never pay for are core game mechanics. And that's what we're going to talk about today. In an article from PC Gamer by Molly Taylor titled Like a Dragon, Infinite Wealth is making the utterly bizarre decision to lock New Game Plus behind a $15 upgrade. Sega is gating a very normal and staple RPG feature behind its premium editions. Guys, I'm going to be honest. When I read this headline, I actually didn't know how to make a video about this. Tak, jeszcze tylko na szybciutko wtrącę. Jeżeli ktoś nie lubi się za bardzo z językiem angielskim, wrzuciłem napisy, żebyście mogli sobie przeczytać. Mam nadzieję, że nie lecą zbyt szybko. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. Następny film postaram się trochę bardziej ogarnąć. No ale przejdźmy od razu może do tematu. Co zrobiła Sega? Sega, podstawowy element gry, którym jest Nowa Gra Plus, umieściła za płatną edycją. Edycją legendarną, edycją premium, czy jak to tam sobie by chcieli nazywać, nie? I teraz, tak jak tutaj chłop mówi, Nowa Gra Plus jest w wielu grach podstawową mechaniką, nie? Jest to podstawowa mechanika, która czasami jest konieczna, żeby skończyć grę. Weźmy no, na przykład tutaj z naszego podwórka Starfielda. Jeżeli nowe gry plus by były za płatnym dodatkiem, to ten, kto kupi tylko podstawkę, ok, dojdzie do jedności i w tym momencie gra się dla niego kończy. Czy to jest przegięcie? No jest. Ale czy to jest koniec przeginania? No nie, obawiam się, że będą w stanie znacznie więcej wymyślić. Tutaj zresztą posłużymy się przykładami, które podaję w swoim materiale. Jeżeli byście chcieli to sobie obejrzeć bez mojej paplaniny, link będzie oczywiście w opisie do tego materiału. Because the premise of it is so absurd to begin with, it's difficult for me to really voice all of my issues that I have with this. This is so slimy, so grimy, that the $50 to $100 Diablo 4 expansion looks like a good deal. Mała dygresja odnośnie Diablo. Nie grałem. Trójka mnie tak odrzuciła, że w czwórkę w ogóle nie grałem, do czwórki nie podszedłem. Są osoby, które mi je zachwalają i nawet zastanawiałem się nad kupnem. Ale sobie policzmy, tak? Ile teraz dolar stoi? Koło 4 zeta? No teraz na szybko sobie sprawdźmy, co. Kurs dolara. No, idealnie, równiutko 40 zł.
Czyli co? Dodatek do Diablo kosztuje między 50 a $100. No, łatwy rachunek między 200 a 400 zł. Te dodatki będą się sypać co chwila, zapewne kilka w roku. No, nie chcę, żeby Diablo było jedyną grą, w którą będę grał, a no, kupując dodatki za taką kwotę, no ni cholery mnie nie będzie stać na cokolwiek innego, nie? No, ale to tak, troszkę z boku patrząc. This is ridiculous. It's absurd. And what's worse is that Sega has done such a great job at building up all of this goodwill over the last few years, especially with the Yakuza franchise. That has been a franchise that has been a staple for that company. Nigdy nie grałem w Yakuzę, ale no bardzo dużo słyszałem dobrego, nie, o tej grze. No ale to nie są typowo moje klimaty, więc Man. nie podchodziłem. Man. Molly Taylor writes, when it comes to trying to experience everything a sprawling 100-hour RPG has to offer, New Game Plus can often be an essential tool for running through a game a second or a third time without causing too much psychological damage. Some games, like the Persona series, even require New Game Plus if you want the full completionist adventure. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Sama opcja, tak, nowej gry plus pozwala nam przejść grę drugi, trzeci raz, czasem na jakimś wyższym stopniu trudności, no nie dostając w łeb. Nie robimy non-stop tego samego. W tej nowej grze plus coś się zmienia. Zawsze możemy wychwycić jakieś smaczki. No a tak jak tutaj jest właśnie podany przykład. Persony. No, nowa gra plus, zresztą tak samo jak Starfielda, nie? Nowa gra plus jest wymagana do tego, żeby grę ukończyć. It makes it all the more baffling then that Sega's upcoming Like a Dragon Infinite Wealth is locking its New Game Plus mode behind its Deluxe and Ultimate Editions, which cost an extra $15 and $40 on top of the base game, respectively. This is a series which traditionally has featured its own features locked behind New Game Plus run, such as a legendary difficulty mode. No właśnie. No i tutaj mamy informację, że żeby odblokować legendarny tryb trudności, potrzebna jest nowa gra plus, która jest za paywallem. No dobrze, pewnie powiecie, że 15-20 dolarów to nie jest jakoś tam specjalnie dużo, nie? 60 czy tam 80 złotych. Okej, okay, nie? Do przełknięcia. Ale wciąż kupujemy w podstawowej wersji grę, która jest nieskończona. I to nie, że ma jakieś niedociągnięcia, które naprawi się patchami czy modami. Ta gra po prostu nie ma zakończenia, które normalnie byśmy powinniśmy otrzymać w jakiejkolwiek edycji. Nieważne, legendarnej, prawilnej czy podstawowej. To tak jakbyście, nie wiem, wykupili sobie. Nie wiem, czy jest taka możliwość w ogóle na jakichś serwisach streamingowych, ale powiedzmy, że wykupujecie sobie serial, tak? Który ma 10 sezonów i macie prawa, żeby go sobie obejrzeć. Ale w pakiecie podstawowym dostaniecie tylko 8 sezonów. W pakiecie premium będziecie mogli jeszcze do tego sobie obejrzeć 9 sezon, a w jakimś pakiecie master 10 sezon, nie? No. Kupuję grę. Chcę dostać grę z zakończeniem, a nie, że muszę wyłożyć dodatkowe 15 czy tam 20 dolców na jej zakończenie, nie? No absurd. Dzieją się absurdy, a my jako gracze, jako społeczność graczy nie reagujemy i tak długo, dopóki nie zagłosujemy swoimi portfelami, dopóki nie zaczniemy reagować. Wielkie firmy będą coś takiego próbowały, nie?
Specifically, New Game Plus is being folded into the Master Vacation Bundle, which isn't included with the game's base version. According to the game's official website, the bundle also includes a bonus dungeon, special Sujimon, a Pokemon-like mode, resort guests, outfits, and more. No okej, jakieś dodatki, które tutaj wchodzą. Okej, rozumiem, nie? Players, more replayability of a game. What's utterly bizarre about this move is that the replayability helps to sell future content for the game, whether that's microtransactions or expansion DLC. The longer they play, the more they pay. Not only... I właśnie to, co mówi, nie? Jest dosyć mądre. Jeżeli będziemy przechodzić kolejne NG, tak? No tak jak się tu będę odwoływał do Starfielda, bo jest jakby na naszym podwórku najbardziej znany. Lubiany czy nie, nieważne, ale najbardziej znany. Im dłużej w dany tytuł gramy, tym jest więcej rozgłosu o nim, tym więcej ludzi być może go spróbuje, tym więcej, jeżeli są zawarte w jakiejś grze, no te nieszczęsne mikrotransakcje, które już no niestety się zadomowiły w grach na dobre, tym więcej wydamy w nich pieniędzy. Blokując nam dostęp do nowej gry plus, powodujemy, że gra umiera szybciej, nie? Więc jest to jakiś paradoksalny dla mnie ruch marketingowy, no ale to ja się tam znam, nie? Nie jestem z devu. Is this disgusting that they're paywalling New Game Plus, but it's also incredibly boneheaded of a move for Sega to do because it's contradictory to how games monetize themselves in the future. Now, imagine just for a second, you just finished the campaign for Diablo 4. You're about to head into World Tier 2, 3, whatever it is. Ah, sorry, man, I knew you wanted to do those Nightmare Dungeons, but you should have got the Ultimate Edition. That sucks. Baldur's Gate 3, you know those characters you love so much, those side stories, learning about them, romancing them. Oh, the romance scenes. Sorry, Super Ultimate Mega Supreme Edition. You didn't think to get that, did you? Silly. Właśnie. No, facet może tutaj trochę wyolbrzymiany, ale koniec końców dojdziemy do takich absurdów, że tak jak mówi, będziemy, nie wiem... Dostajemy mapę świata, mamy na niej jakieś dungeony, w które możemy sobie zwiedzać. Się okaże, że wejście do dungeonu będzie płatne, ale będziesz musiał wykupić dostęp. Jeżeli będziesz chciał, nie wiem, faktycznie wejść w interakcję z jakąś inną postacią, tak jak on tutaj wspominał, nie wykupiłeś pakietu premium, nie wiem, opcją dialogową, nie wiem, dla jakiejś Eleonory czy jakiejś innej tam panienki, tak, z Baldur's Gate'a. No, sorry. Wykup. I realize that this isn't a one-to-one comparison for New Game Plus, but I'm just trying to illustrate the absurdity of locking core game features behind a paywall. Because these features are there specifically to keep you in the game longer, playing the game longer, which then leads to more sales for that company. Not just in microtransactions, because obviously the longer you're in that game's world, the likely you are to purchase more things from them, but also because it continues to keep the game relevant for longer. The longer a game's being played, the more it's being talked about to other people, the more people hear about the game, watch the game on Twitch or YouTube or wherever, and more sales. No właśnie, chłop tutaj mówi o tym, o czym ja mówiłem. Im gra dłużej żyje, tym większe szanse ma zarobienie, nie? At all is just my brain turned off. I would imagine whoever came up with this idea also had theirs turn off. Taylor continues with, frustratingly, none of the specifics are included on the game's Steam page. It lists out each edition and what bundles you get for them, but it fails to detail what's included in each one. That means if you're just going by the Steam page, it's perfectly reasonable to assume that a series which traditionally included New Game Plus for no extra price would in fact have it in its standard edition. Nie oglądałem tego materiału dokładnie, tak tylko pobieżnie tam parę minut przejrzałem i stwierdziłem, że fajnie by było coś na ten temat powiedzieć, go skomentować. I to, co teraz właśnie usłyszałem, no jest dość zaskakujące, tak? Kupując grę na Steamie, tak naprawdę nie mamy żadnej informacji, że ta gra jest niepełna.
Nie ma informacji dokładnej, co jaki pakiet zawiera. Nie ma informacji o tym, że w podstawowym pakiecie nie będziesz mógł wejść w nową grę plus. Czy to już jest skam? No chyba tak, nie? It feels a little rancid to me to have such a basic feature require at least a $15 upgrade in order to have. Sure, you get a couple of other goodies for your pleasure, but they're considerably more optional in nature. And she's right, it is rancid, because in most occasions when we're buying Ultimate, Mega, Super Deluxe editions and all the extra bells and whistles, it's just that. Extra bells and whistles, it's mostly optional content, though I guess from the eyes of Sega, playing their game is also optional at this point. But... No właśnie. Zawsze było tak, że jakieś pakiety tak podstawowe czy sezonowe były to dodatki, tak? Skórki, nie wiem, do portali, skórki do wierzchowców, zbroja dla konia, czy jakieś pierdoły, no nie wiem, ewentualnie sypnęli tak paroma monetami, za które można coś kupić w ich sklepie. Ale nie było nigdy tak, że opcjonalne było ukończenie gry, nie? The thing is that when we're looking at something like New Game Plus, this is often seen as a core mechanic because many games, including the Yakuza games, have used it to be able to deliver alternative stories, different endings, or just completely different modes of game to play. You could play a game like Nier Automata. Yeah, you could play a single playthrough. However, that's really only one third or one fourth of the entire experience. Armored Core 6 is another really good example of this. Playing the game through one time isn't the full experience. There's all kinds of different endings, more story to be told, more experiences to be had, more game to play. And a lot of these things have been designed specifically for the base game experience, for the main narrative experience. So by paywalling these kind of things, you're actually actively hurting the end product as a result. You're destroying the narrative that your writers have been working so hard to make in the first place. Dokładnie. No właśnie chłop mówi o tym, że no, nowa gra plus w bardzo wielu tytułach jest traktowana jako część głównej rozgrywki. To nie jest dodatek. Jest to potrzebne... Kurde, ale facet jest fotogeniczny, nie? Trzeba przyznać. Za każdym razem jak go zatrzymuję, wygląda w miarę przyzwoicie. Normalnie zazdroszczę mu. No, też założyłem okulary, nie? Żeby nie było, żeby tak zbyt głupio przy nim nie wypadł. Jest to podstawowa część rozgrywki i ponownie wrócę do Starfielda. Nie skończymy gry, nie wchodząc w NG+. Mam wrażenie, że tutaj no Sega sobie strzeliła w stopę, ale jeżeli się okaże, że i tak na tym tytule zarobią, pójdą krok dalej. Pójdą jeden krok dalej, drugi krok dalej. W końcu się okaże faktycznie tak, jak się tutaj, no, nie śmiali, jak to przewidywali, tak, dyrektorowie sprzedaży, tak, wielkich, wielkich korporacji robiących gry, że będziemy dokupować amunicję w czasie rzeczywistym, nie, jak wystrzelamy się ze wszystkich pestek. Kupimy... Dostaniemy, tak, skrzynkę, spadnie nam z nieba skrzynka, przeleci samolot, zrzuci ją i za dolara mamy, powiedzmy, 100 kolejnych strzałów. Kiepsko to, panowie, wygląda, bardzo kiepsko. You're actively making your product worse and also cutting off potential consumers that would have bought more things in the future. How stupid are you? Now, in the last part of Molly Taylor's article, she brings up how, of course, there is a chance that this could be some rather confusing wording on Sega's part, but considering one Eagle Eye Redditor noticed this situation about a month ago and got in touch to be told, yep, this is legit, I'm not too confident. Regardless, I've asked Sega for clarification about the situation, and I'll update this article if I hear anything back. And that was 4 days ago, and she still hasn't updated the article.
I went and checked the initial Reddit thread, and sure enough, there was a user over on the Yakuza Games official Reddit that had asked Sega support specifically about whether or not the New Game Plus was held in the Master Vacation Pack, and sure enough, they responded saying, I have checked back and can confirm the New Game Plus function is indeed only available with the Master Vacation Pack. I teraz dla tych wszystkich niedowiarków. To już się dzieje. Część gry jest ukryta za paywallem. Zakończenie gry jest ukryte za paywallem. Dostęp do innych zakończeń jest ukryty za paywallem. Naprawdę myślicie, że taki problem będzie, żeby przyblokować mody i pozwolić tylko na instalowanie tych jedynych legitnych, które zakupimy w konkretnym sklepie konkretnego twórcy? No myślę, że nie, nie. We hope this information is of use. Best regards. Oh, sweet summer child. I commend them for hoping that this is just a nightmare. A silly little mistake. But however, this is something that's a part of their major promotional material, and it's also on the official website for the game as well, so I have a hard time believing otherwise. And this isn't the first time that we've seen a company try to do something like this in the past. And maybe it wasn't New Game Plus, but back in the day, we saw Destiny with the Curse of Osiris DLC, where we had access to strikes and raids and dungeons. However, the minute that DLC came out, they locked all of that behind a paywall and we could no longer interact with content we already had access to before then. Bardzo ważną rzecz właśnie tutaj powiedział. Zwróćcie uwagę, że w podstawowej grze dostali tutaj pełen content, tak? Z lochami, z raidami i tak dalej. Ale kiedy wyszło DLC, ten content graczom, którzy mieli tylko podstawkę, został odebrany i mogli z niego korzystać tylko ci, którzy mieli dokupione DLC. Czyli no niestety, tutaj prawo działa wstecz. I tak samo mogą zrobić ze Skyrimem, ze Starfieldem. Mamy poinstalowane mody, mamy, nie wiem, dostęp do modów. W pewnym momencie stwierdzą, kończymy z tym. Legitne jest tylko to, co nasze i odbieramy graczom. Oczywiście, no, nie odezwiemy się. No, pomarudzimy, tak, i się przyzwyczajimy, jak zwykle. Słuchajcie, no, ja wiem, że nie jestem dużym kanałem, nie mam siły przebicia, ale każdy głos uważam, że tutaj się liczy. Każdy kanał, który o tym wspomni, jeżeli uda się dotrzeć chociaż do grupki osób, jest szansa, że ruszy lawina i w końcu coś się zmieni, bo w tym momencie naprawdę idzie to w bardzo złym kierunku. So this isn't the first time that a company is going to attempt something like this, and this isn't the last time that a company is going to try to do something like this either. We've seen this time and time again. They just wait for the first company to make the first mistake, but it's not really a mistake in their eyes. They're just waiting for the first guy to step on the hot coals, and then they use him as a bridge to walk right over him while they're getting burned, and they just... Dokładnie, tak jak mówi, nie? When I purchase a full price game, I expect to receive a complete experience. Kilku twórców się sparzy, jeden, drugi, trzeci, ale będą przesuwali granice coraz dalej i coraz dalej. A my po troszeczku będziemy się na to godzić, bo a tamci chcieli zrobić połowę gry. No co za idioci, nie? Żeby połowę gry umieszczać za paywallem. A ci tylko zakończenie, więc ci są dobrzy. Experience, including all of the core gameplay mechanics. However, if these features are locked behind additional payments, is my initial purchase complete? No, it's not. We've already been fed lines by studios in the past claiming that the purpose of microtransactions and these larger editions of games are just there to further the ongoing development of a game, to give us more content, or just to add a couple extra bells and whistles. However, this is what we know is the ultimate end goal of predatory monetization. Less game for more money ad infinitum. What Sega is doing is setting a precedent. This practice will lead to more developers locking essential parts of their games behind extra pay. Na końcu tego materiału jeszcze coś wam pokażę. Dzisiaj w materiale Asmongolda to
zobaczyłem i chciałbym, żebyście sobie coś porównali. Establishing a norm where we, as consumers, are required to pay more for a full experience of a game. To the point where this is now turning into economic exclusion. Not that it hasn't already been for years, but not everyone can afford to pay beyond the initial game price. Właśnie, wspomniał tutaj o kolejnej ważnej sprawie. $15, tak, dla, nie wiem, mieszkańca Stanów Zjednoczonych, czy mieszkańca Niemiec, Szwajcarii, czy jakiegokolwiek innego bardziej zamożnego kraju, nie jest tak dużą kwotą jak dla nas. A chciałbym wam tutaj przypomnieć, że są kraje, które mają gorzej niż my. I co? I w tym momencie tak wykluczamy graczy z możliwości zakupu gry, którą być może pokochali, no bo tutaj też Yakuza, jakby nie patrzeć, jest serią. Jest to kolejna odsłona Yakuzy. I teraz ilu ludzi nie będzie w stanie sobie na to pozwolić? Już teraz gry są, dla mnie przynajmniej, kolosalnym wydatkiem i 10 razy przemyślam sprawę, nim zdecyduję się cokolwiek kupić. Jeżeli teraz się okaże, że jeszcze co miesiąc w grę będę musiał inwestować kilkaset złotych, no nie, chyba będę musiał zmienić kanał na retrogierki, nie? Locking core gameplay features behind progressively more expensive editions of a game is going to prevent a large portion of the community from experiencing an entire game in the future. We've had a lot of discussions on this channel where I've talked about different things that I think are and are not worth my money, mostly just to try to bring awareness to some of these topics that I think while we do talk about them, most people just go the doomer approach and say, well, it's just going to be the silent majority that's going to keep buying it, so it doesn't matter whether or not I think about it. And that's such a stupid thing to think. Zgadzam się, nie? Even the smallest bit of change is still change. And if anybody is bringing... Zdecydowanie tutaj nasz portfel, nasz głos ma znaczenie. This is one of those things that we should not buy and we need to be talking about. Because this isn't something that we would normally see in a DLC. This isn't game files that we discovered and said, hey, you know, it was in the original game. This, why are they making us pay for this? No, no, this is something that has always been a staple part of just about every video game release, especially games like Dragon. So for us to start paying for these kind of things and then not talking about it, for it not to be the forefront of discussion, is ridiculous. This is something that we have to be talking about. We have to be sharing it and discussing it and bringing it to the forefront of discussion every chance that we get, because this is not something that we want to see going on into the future. Because what this means is the next thing we're going to see is, oh, you want to play hard mode? Ah, man, you're going to have to buy the hard mode edition. Because, well, you know, most players, they only play story or normal. So making a hard mode, it's a little bit of extra work, and we're going to have to charge you for that. So it's going to be about $15 if you want hard mode. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, tak? Nagle się okaże, że nie będziemy, wchodząc do gry, mieli możliwości trybu wyboru, tak? Easy, medium, hard, very hard, nie wiem, hell i tak dalej. Nie, my będziemy kupować grę z jednym poziomem trudności, z normalem. Jeżeli no, nie jesteśmy casualowymi graczami i będziemy chcieli pograć sobie trochę bardziej ekstremalnie, no, dopłaćcie, nie? Tak jak mówi, bo to kosztowało nas więcej pracy. Now, if you want super hard mode, that's gonna run you real high. That's the future we're headed to. The whatever that Unity CEO had said before about wanting to be able to make us buy ammo in games. O, właśnie tutaj wspominałem o tym, nie? And I'm not sitting here trying to tell you guys how you need to spend your money. That's on you. Do what you need to do. Do what makes you happy. But I can't think of anybody that would be happy paying for things that have always been included in products they've been purchasing for as long as they can remember. And this is one of those situations. And it will only get worse from here. Why? Because this is Sega doing it. It's not even one of the most notorious of the worst AAA developers or anything like that. It's not even close. This isn't Activision or EA. This is Sega. No właśnie, to jest niepokojące, nie? Od zagrywek, nie wiem, Microsoftu, Activision, Blizzarda, Bethesdy,
No przyzwyczailiśmy się, nie, do takich zagrywek, no ale Sega. Out of all companies, what does that tell you? It tells you that the industry, for the most part, at least on the higher levels, is laughing at us. They see how much of a pushover we've become, and we'll just pay for just about anything at this point. Now they're just taking a random stab to see what we're just going to throw back out there, and yeah, we're just going for it. How many times we've had discussions on this channel that's it's telling a story is what it's doing, because we've talked about it in the past, developers coming out talking to us about, you know, we work really hard on our games and gaslighting us so that they can sell a slop, but then tell us that we still need to pay full price for it and then wait for them to be able to patch and fix it later. Właśnie, wiecie co, myślę, że to jest dobry moment, żebym właśnie wam pokazał to, co u Asmongolda widziałem. I zastanówcie się, czy naprawdę deweloperzy wykonują tak ciężką pracę, jak starają się nam to wmówić. Macie tu porównanie dwóch gier. Dzieli je 9 lat różnicy. How does this happen? Like, there's no way, right? I mean, there's got to be, like, where do they have the graphics all the way down? Like, I don't even, like, this is so bad, I don't even believe it. Like, there's no way, right? Dla tych, którzy nie wiedzą, Batman jest tą starszą grą. How the fuck did this happen? Ta druga to jest chyba Suicide Squad, nie wiem, nie moje uniwersum, ale tak mi się wydaje, że tu właśnie o tym jest mowa. Naprawdę. No way! Naprawdę deweloperzy wykonują ciężką robotę, dając nam takie gówno, kompletnie pozbawione optymalizacji, grę, która wygląda gorzej niż sprzed 10, niż sprzed 15 lat, a wymagania ma takie, że można ją odpalić tylko na komputerach NASA. No proszę was. A płacimy czterokrotnie więcej. Oh God. Well. No nie wiem jak wy, ale dla mnie nie ma porównania. Tak samo jak nie ma, wytłumaczenia. No ale dobra, wróćmy do Legendary Drops i dokończmy jego materiał. How many of these companies are using different currencies inside their video games to obfuscate that currency and then charge us more for it and quite literally scam us out of money. Something that legislatures, for some odd reason, don't even see. Don't even get me started on that. I made a video about that. Nobody watched that. You need to watch that. I'm going to put that up on the screen right here. This is just disgusting is what it is. I don't have a whole lot of words for this because it's such an absurd situation to be in where we're looking at a feature like this being sold in a video game. Unbelievable. Wierzcie mi, wiem jak ten facet się czuje, bo oglądając jego materiał mam dokładnie to samo, nie? No. No, it's not. And I understand that games are getting more expensive by the day. Obviously, inflation, but then also they have to pay their guys higher wages, so that's going to increase the price of games. However, that doesn't mean that we should be getting a lesser experience as a result of that. No, quite the opposite. They need to look to see właśnie o tym mówię. Dlatego też pokazałem wam tamto porównanie u Asmongolda. We shouldn't be paying more for less. It should still be an equal skoro płacimy coraz więcej, skoro płacimy kilkukrotnie więcej. Przepraszam was. Powinniśmy też dostawać coraz lepsze treści, nie coraz gorsze. Chyba, nie? I don't even think it's just the silent majority thing. It's not taking the time to bring these conversations into the light as often as we possibly can. And then also at the same time, not sitting back and saying, yeah, no, true. True's in the chat. And then everybody goes and buys it anyway. Dokładnie. Why? Why even complain about it? Just suck it up, eat the slop, and enjoy.
Na ten moment właśnie trafiłem i to mnie przekonało do nagrania tego filmiku. Mówię, wiem, że moje zasięgi są gorzej niż minimalne, ale jeżeli chociaż pięciu z was to obejrzy, to będzie pięć osób więcej, które o tym wiedzą. That's super sad because it's a game that I probably enjoy and have a lot of fun with, but I normally only buy the base version, so that means I wouldn't get the full experience. I'm not going to tell people. Part of me wants to tell people not to buy this game, but again, I don't tell people what to do. But if I were you, I wouldn't buy it. Anyway, hope you guys enjoyed the video. If you guys did, subscribe to the channel or think about supporting the channel if you'd like. I have a Patreon link down below. Outside of that, stay cool, stay righteous, stay safe, my friends. I'll see you in the next video. Peace. No właśnie. I co wy na to? To już nie jest walka o mody, o to, żeby zrobić grę tak, żeby nam się podobała, żeby ją sobie spersonalizować. To już jest wojna o nasze portfele, to jest wojna o to, żebyśmy dostawali pełny produkt. Nie, no już nawet skończony, że tutaj są jakieś błędy, tutaj trzeba, będzie potrzebna jakaś łatka, tutaj będzie potrzebny jakiś patch, cokolwiek, tak? Tutaj zaczyna się wojna o to, że żebyśmy mieli pełnowartościowy, skończony, kompletny produkt, a nie kupowali go na raty. Chyba, że będzie nas stać na jakąś wersję, tak, kolekcjonerską, legendarną, czy jakąkolwiek inną i będziemy w stanie zapłacić zamiast 200, 300 zł, 500, 700 za grę. No bo do tego niestety zmierzamy. Ilu z nas będzie stać na to, że żeby zakupić taką grę. Ilu z nas będzie stać, żeby co miesiąc wydawać kolejne 200-300 zł, żeby być w tej grze na bieżąco? Ilu z nas przestanie być graczami? No i z tymi niestety smutnymi pytaniami pozostawię was. Się z wami pożegnam. No i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie.